Moi drodzy, chciałbym to słowo Ewangelii potraktować jako taką trochę metaforę, bardziej może alegorię, czyli jakby znaleźć pewne odniesienia w całej tej scenie do naszej modlitwy słowem, właśnie by nam to słowo pomogło wprowadzić to wielkie słowo dnia czy kolejnych dni do naszych serc, kiedy są trudności, tak jak holownik pomaga wprowadzić duży statek, gdy ma on trudności w podejściu do doku. Otóż pierwsza taka sprawa to jest to, że cała dzisiejsza scena dzieje się w szabat i dzieje się w synagodze. Szabat jest od tego, żeby chwalić Boga, by być z Nim w relacji, by Go uwielbiać. A synagoga jeszcze bardziej jest takim miejscem, gdzie gromadzimy się, aby się modlić. I to właśnie w tym miejscu Jezus jest atakowany. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie przychodzą, by chwalić Pana w dzień szabatu w synagodze, ale żeby właśnie podchwycić Jezusa. Czy On znowuż złamie szabat, jak to było z tym muskaniem kłosów? Nie? By znaleźć powód, by Go oskarżyć. O to im tylko chodzi. Jest atakowany. Tego na początku nie wiemy, jakby nie widać tego, ale Jezus, znając myśli, świetnie wie, że właśnie oni są tu po to. I to jest taka pierwszy wątek, który możemy już zaczerpnąć. Jesteśmy w takim świętym czasie, aby uwielbiać Pana. Też w świętym miejscu, modlonym też, przygotowanym do modlitwy. Tyle kaplic, prowadzeń, to wszystko temu służy, byśmy oddawali Bogu cześć. Mamy święty czas, taki naszego szabatu, rekolekcji. I pierwsza sprawa, którą sobie trzeba założyć, przyzwyczaić się do tego, uznać to i zaakceptować to, jest to, że będziemy atakowani. Że tutaj odbywa się walka, walka duchowa. Nawet święty Paweł o tym dzisiaj mówił. Jest walka duchowa, gdzie zły będzie nam tutaj przeszkadzał na różne sposoby. Trzeba się z tym liczyć, nie dziwić się, że może nawet zmęczeni wyjdziemy po rekolekcjach. Nastawić się na to, że tak będzie. I teraz patrzmy, w jaki sposób Jezus jest atakowany. Otóż faryzeusze, uczeni w piśmie, oczywiście stoją na straży szabatu. Przepisów, praw takich świętych, nienaruszalnych, w szabat nie wolno nic pracować. Można było tylko uzdrawiać wtedy, w szabat, gdyby było zagrożenie śmiercią, zagrożenie życia człowieka. Wtedy można było coś w szabat zrobić. W innym wypadku nie. Tu ewidentnie mamy człowieka z uschłą ręką. No, ta choroba nie zagraża jego życiu. I oni są tymi, którzy trzymają się właśnie tych przepisów, tak sztywno, tak krytycznie, ostro i tutaj tylko sprawdzają, czy Jezus znowu tutaj będzie robił po swojemu, jak oni to myślą. Oni interpretują tak Boże prawo. Zobaczcie, oni cały czas stoją na straży prawa, a więc religijności Bożego prawa. Nie widzą, że nie odczytują Jego ducha, tylko bardzo literalnie, tak akuratnie tylko. No i mamy Jezusa, który ma boski autorytet, bo to, że zna myśli ludzi, to właśnie znaczy, że jest od Boga posłany, ma boską moc w sobie, który pokazuje coś zupełnie nowego, który właściwie interpretuje szabat, który przynosi nowe życie, czy można życie ocalić, czy zniszczyć, nowe dobro. I znowuż możemy sobie tutaj to przenieść na nasze doświadczenie rekolekcyjne. Jest tak, że może być taki moment, pojawi się taki moment w naszym przeżywaniu słowa, kiedy właśnie będzie atak, kiedy nawet w imię jakiejś religijności, poprawności, doskonałości, gdzieś zły dołączy do jakichś uczuć, do lęku, do poczucia winy i to wzmocni i nas wprowadzi w zamieszanie, obciąży, przeszkodzi, zrobi zamęt, w czym jest mistrzem. I o to mu chodzi. I to może być właśnie w imię jakiejś prawdy, religijności, czegoś dobrego. Nie? I widzimy, co należy robić tutaj, w tej scenie, dzięki Jezusowi. Że to jest coś nie tak.
mamy w takich momentach zacząć słuchać Jezusa, na Nim się skoncentrować, jakby na Nim się skupić. O czym On mówi? On mówi o tym, że mamy szukać w Słowie większego dobra, czegoś, co ocala życie i za tym iść. Można by rzec, trzeba się wycofać jakby z tych myśli, które nas natują, z tych oskarżeń, z tej litery prawa i zasad. I Panie Jezu, jak Ty na to patrzysz, na to słowo, które mi dajesz? Bo w tym momencie to jakieś mam zamieszanie. Pokaż mi większe dobro, pokaż mi więcej życia. I chodzi o to, żeby pójść za tym słowem. Jakby poddać się Jezusowi. Co ciekawe, Jezus nie tylko zadaje to pytanie, czy można w szabat życie uczynić coś dobrego i czy życie ocalić. Żydzi oczywiście świetnie wiedzieli, jaka jest odpowiedź. Oni wyczuwali odpowiedź. Bali się wtedy powiedzieć tam. Ale Jezus nie tylko zadaje takie retoryczne pytanie o jasne odpowiedzi, ale to czyni. Zobaczcie, on to czyni. Po prostu daje temu człowiekowi większe dobro, jakim jest zdrowie. Prawa ręka to jest ręka, gdzie większość ludzi pracuje nią, zarabia na życie. On w końcu mógł się poczuć członkiem społeczeństwa i nie wiem, przestać być żebrakiem, mógł zacząć pracować. A więc także Jezus może, kiedy Mu się oddamy, powierzymy się, zacznie też działać, nas wyzwalać. I warto właśnie w tym kierunku iść. To jest jakaś wyraźna podpowiedź, byśmy na Jezusie się skoncentrowali, Jemu powierzyli tą sprawę, ten zamęt, który w nas się zrodził. Taka może jeszcze jedna myśl, która tutaj też może być pomocna w naszej walce często rekolekcyjnej, to jest to, że Jezus mówi do tego z ósmą ręką, podnieś się i stań na środku. On to robi po to, żeby wszyscy zobaczyli cud. Wszyscy w synagodze. Ale to też tak metaforycznie na to, do tego podchodząc, czasami właśnie jeżeli jest jakieś coś nas usłego, coś problematycznego, co właśnie jest takim momentem spięcia, to warto, żeby to jakby ujrzało światło dzienne, żeby to wypowiedzieć. I tutaj jest ta rola kierownika, kiedy możemy takie coś wyciągnąć i podzielić się z tym. Wtedy zwykle jakby zły traci moc wpływu na tą sprawę. To nas też tego uczy święty Ignacy z Loyoli. Moi kochani, zobaczmy na nowo Jezusa, który tutaj w tej scenie dla nas jest, jak to śpiewaliśmy w psalmie, w refrenie, jest opoką i zbawieniem moim. Kiedy widzimy, że czasami słowo, nasze myśli, nasze bycie w rekolekcyjnym stanie nas pod jakieś zamieszanie, poczucie winy, wracają stare schematy, obciążenia, na spokojnie przyjść do Chrystusa, zapytać Go o to, jak On mi to słowo pokazuje, co w tej sytuacji On widzi, jakie On dobro, jakie On nowe życie mi tutaj pokazuje. Jak widzimy, że moja interpretacja wnosi mi pokój w sercu, ta nowa, przez Niego jakby przeprowadzona, ocala moje życie, wnosi coś rozwojowego, to znaczy, że to jest od Niego. I idziemy za tym. On jest opoką i zbawieniem. Opoka, czyli skała. Ja nie utonę w zamęcie tych trudnych myśli. Jak na Niego wejdę jakby, na tą skałę. Niech On zawsze zwycięża w nas. W takich trudnych momentach, kiedy w tym naszym czasie rekolekcyjnym następuje walka.